Tak, witamy was dzisiaj z Chantoli. Dzisiaj jest który? 6 lutego 2022. 15 minut, że za czas przyjechał. Musiałem poczekać. Na razie śnieg sypie. Mamy nadzieję, że się pogoda nie porąbie. 4 godziny jeżdżenia dzisiaj. Ponoć, że faturka chodzi. No, szkoda, że tutaj się nie dojeździć. Tutaj z kraja. Chociaż ratrakiem jest przejechane, moim zdaniem powinni to otworzyć. Widać, że ktoś tu nawet jeździł. Może zaryzykujemy. O, dzisiaj jest widoczek.
No nie. Nie, tą nogą trzeba będzie szurać po śniegu, wiadomo? Tak, mam się tutaj troszkę pośpiewać. Na pół i podeszła, odpadła. O, no, tak mi się wydawało, wiesz? Spotkałem się kiedyś z takimi sytuacjami. Z taką sytuacją właśnie jeszcze nie spotkał, żeby butek pęknął i odpadła zola. Pierwszy raz w życiu mam z czymś takim do czynienia. Są dwie baby, co jadą przede mną, bo ich nie widzicie, bo wy widzicie raczej coś innego, moje kilki. A zresztą nie wiem, czy przed nie puszczę, żeby wam nie zanudzać tym wyciąganym. Ale to sytuacja jest, no powiem szczerze, no niezbyt komfortowo, bo to jest po prostu cały bytek kupić. No właściwie oba, nie? Para. Taka sytuacja nadzwyczajna, bym powiedział. Żeby butek pęknął i
Zola się odczepiła. No i baba wyjechała na jednej nartce. A to oznacza, że jej skiraj zawsze skończyło. Właściwie też można by powiedzieć. Nie kończyć skiraj, że to był tak wypowiedzi. Tak, no to mija już prawie pół metek tej dzisiejszej skilajdzy niedzielnej, 6 lutego 2022. No i cóż, dzisiaj ważne emocje też sportowe, mianowicie już co olimpiada w Pekinie zimowo, a dzisiaj są skoki na nartach, także zobaczymy, jak ci nasi tam wyskoczą. No niestety sezon mają bardzo słaby i trudno tutaj spodziewać się jakichś tam medali, ale zawsze kciuki trzeba trzymać. Trzeba też trzymać kciuki dla naszych, żeby po prostu dobrze skoczyli i żeby inni sportowcy też, przecież olimpiada to nie tylko skoki narciarskie, ale też inne sporty zimowe, żeby też im tam medale poszły. Żeby było dobrze, chociaż Polska nigdy w sportach zimowych za bardzo jakoś tam na igrzyskach olimpijskich potęgą nie była, ale no może się to kiedyś zmieni. No. Zresztą jeśli chodzi o te sporty zimowe, to dużo naszych ludzi z naszego regionu tutaj jest. Oczywiście najbliżej to jest tutaj Wisła, a w Wiśle mieszka Piotr Żyła, a też urodził się co prawda w Cieszynie, ale mieszka w Wiśle. No a za Przełęczą Salmopolską mieszka Stefan Hula, czyli w Szczyrku, nie? Stefan Hula, skoczek narciarski. Potem jeszcze który skoczek tu jest stąd. No Wąsek też jest tu. No i oczywiście prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Też jest tu stąd. Tu Stella, czyli z Goleszowa. Też tam te Steinery też tam miały dość dużo osiągnięć. Dużo tych ludzi z naszego regionu jest, nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć nazwisk, no najsłynniejszy jest oczywiście Adam Małysz, no ale to już jest facet, który nie skoko, nie? No ale 4 medale olimpijskie zdobył, 3 srebra i 1 brąz, Salt Lake City
srebro i brąz i potem Vancouver 2 srebra. I zawsze jak miał zdobywać złoto, to zawsze Amman wyskoczył, nie? Simon Amman ze Szwajcarii. Zebrał mu złoto, no ale cóż, to jest sport i trzeba się cieszyć. No Kamil Stoch nie ma stąd, ale jest od Zymbu, koło Zakopanego. 3 złote medale olimpijskie mu. Także też niezłe osiągnięcie, ha, niezłe, fantastyczne. Wielunie zdjęcie mi zrobiło. A ja nie chcę zdjęć, ja mu już tyle zdjęć, filmów, że już dosłownie. Spróbujemy zjechać trasą Paturka. Tam także jeszcze nigdy nie jechał. Jeden w tym kamienie i trzeba tak wrócić.
zniszczyły mgłę. Wyjechaliśmy z zupełnie innej szyny. Jest fajnie. Widzę, co nam je podsumuje, pędzi. To jest roba, praca w tej... Dobrze, niech się uczą, ale to jest efekt warszawskich ferii, które się właśnie zaczynały. Dobrze, niech się te bajtle uczą jeździć, byleby nie siedzieć przed komputerami, przed elektroniką. Stało gotka moja, ale tak to jest. No, a widać, że więcej takich ryzykantów jedzie. Idzie to tam objechać tutaj coś. Spoko. Dośnieżyć by mogli troszkę i byłoby ok. Tak, no to mamy ostatni zjazd. Tym razem faturka. Tam ludzie. Tam będziemy robić zdjęcia. Okay.
Soszów i dali to rzecz. Wielkie, pewnie jedzie na odczyty. Paleńca. Tutaj jest na sprzedaż za parę milionów i niestety nie funkcjonuje od 3 lat. Tam sam Hany jest Dolina Jaszowca właśnie z paleńcą. Oj, szkoda paleńca, że nie funkcjonuje.
do kolei liniowej. Dobrze wiedzieć. Tu jest dużo kamienia, ale udaje mi się to ominąć. Karnetów od Santori miałeś dość sporo, więc po co mi następne, a akurat dość dzisiaj nie muszę wjechać na Santorię. Warszawski ferry. Widzę. Dobra, no to czym ty się wiozasz?